Witam Was bardzo serdecznie. Witam księży biskupów, witam Was wszystkich kapłanów, witam stałych diakonów. Możecie między sobą zobaczyć jedną kobietę. To nie jest znak, że idziemy ku kapłaństwu kobiet, tylko że jeden ze stałych diakonów przyszedł z żoną, więc bardzo pięknie, że mamy i taki wymiar tego spotkania. Zaczynamy swoje rekolekcje kapłańskie, rekolekcje naszego prezbiterium. Program tych rekolekcji jest prosty. Spotykamy się przez 3 wieczory, najpierw w katedrze, zawsze o godzinie 20. Dzisiaj będzie konferencja, po której wystawimy Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie na 10 minut cichej modlitwy, błogosławieństwo i zapraszam wszystkich do siebie, do domu na skromny posiłek chodzony, ale przede wszystkim do takiej przestrzeni, gdzie można się spotkać i porozmawiać. Jutro po konferencji będzie szczególny znak, którym będzie zbierana przez nas jałmużna. Jutro też powiem do końca, na co przeznaczymy tę jałmużnę, jaki będzie jej cel, ale już dzisiaj mówię o tej jałmużnie, żebyśmy byli na nią przygotowani i żebyśmy jutro nie szukali w panice po kieszeniach jakiejś zabłąkanej stówki, tylko żebyśmy byli przygotowani na jałmużnę. Natomiast w ostatni dzień, w środę, będzie trochę krótsza konferencja i po niej będziemy celebrować sakrament pokuty i pojednania. Mniej więcej tak jak zwykle to robiliśmy, posługując sobie nawzajem. I znów tak jak i w pierwszy, jak i w drugi dzień, potem w trzeci też spotkanie przy posiłku u mnie w domu. Taki jest program. Chciałbym, żebyśmy powitali rekolekcjonistę, którym jest ksiądz profesor Tomasz Halik. Chyba powiedziałem dobrze, Tomasz Halik z Pragi. Chciałbym, żebyśmy go powitali. Czekajcie. Może być. Chciałbym, żebyśmy go powitali po czesku, to znaczy, żebyśmy zawołali ahoj. Ahoj. Kto jeszcze tego, kto myśli, że to jest niepoważne pozdrowienie, to chcę powiedzieć, że ksiądz profesor dzisiaj rano nam wyjaśnił, że ahoj to jest czeski skrót od ad honorem Jezu. Czyli na cześć Jezusa, na uczczenie Jezusa. Ad honorem Jezu. No to teraz 3-4. Ahoj! Pięknie. Powody, dla których księdza profesora zaprosiłem, myślę, wszyscy znamy. Wielu z nas czyta książki księdza profesora, wielu z nas go słucha. Ale dla mnie najważniejszy powód jest taki, że w samym centrum Pragi, która uchodzi w tej chwili za najbardziej sekularyzowane miasto Europy, ksiądz profesor jest rektorem Kościoła Uniwersyteckiego, w którym przez wiele lat ochrzcił kilka tysięcy dorosłych osób. I to jest taki powód prymarny, żeby słuchać księdza Tomasza, by się z nami też podzielił swoim rozumieniem miejsca Kościoła w świecie, który jest coraz bardziej obcy wierze, żeby posłuchać o tym, jak on widzi misję tego Kościoła, w jaki sposób ją podejmować, żeby była skuteczna. Więc to jest ten główny powód,
dla którego zaprosiliśmy księdza profesora i chcemy go słuchać bardzo uważnie przez te 3 dni. Dzisiaj.